Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. 48 meczów za nami, faza grupowa Mistrzostw Świata w Katarze zakończona. Pozostała już tylko 1/4 spotkań całego turnieju. Dzisiaj specjalnie dla Was podsumuję moim zdaniem fazę grupową, chociaż głównie tutaj skupię się na trzeciej kolejce spotkań, a także opowiem Wam o mojej 11 tej trzeciej kolejki. Zanim jednak zaczniemy, przypominam o klikaniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, komentowaniu pod odcinkami. W grupie A w ostatnich meczach w ogóle nie zaskoczyła Holandia. Pewne zwycięstwo 2-0 z gospodarzem Katarem, który staje się tym samym najgorszym gospodarzem w historii, nie zdobywając ani jednego punktu i strzelając tylko jedną bramkę, tracąc przy tym 7. Holandia, łatwe zwycięstwo 2-0, Gakpo i De Jong, zawodnicy, którzy moim zdaniem w tej reprezentacji jak do tej pory na mistrzostwach najbardziej się wyróżniali. Jestem trochę zaskoczony wynikiem drugiego meczu, ponieważ moim zdaniem Ekwador na tych mistrzostwach wyglądał od Senegalu lepiej, ale to jednak afrykańska drużyna awansowała dalej, chociaż przez 3 minuty było blisko, żeby było inaczej, kiedy to Moises Caicedo w drugiej połowie wyrównał stan spotkania na 1-1. Jednak kapitan Kalidou Koulibaly nie dał za wygraną i dał Senegalowi upragniony awans, którego pomimo wygranej 2-1 nad Polską nie mieli 4 lata temu. Nadal jednak wśród 5 najlepszych strzelców tych mistrzostw jest napastnik Ekwadoru Ener Valencia. Jeśli chodzi o grupę B, tutaj dla mnie dosyć przewidywalne wyniki. Zwycięstwa USA oraz Anglików, choć to zwycięstwo USA nie było aż tak okazałe, jakby się mogło wydawać. Drużyna amerykańska jednak okazała się lepsza od Iranu i przy bardzo skromnym bilansie bramkowym 2 strzelonych bramek i 1 straconej awansuje do 1/8 finału. W drugim meczu kompletna dominacja Anglików nad reprezentacją Walii. Chociaż bramki zaczęły padać dopiero od 50 minuty, no to jednak wpadły aż 3. Pewne zwycięstwo Anglików, na pewno dużo pewniejsze niż na Euro kilka lat temu. Natomiast patrząc na statystyki, nie ma żadnych wątpliwości, że Walia w tej grupie zajęła dopiero ostatnie miejsce. Nasza grupa, no i tutaj nad nią chwileczkę się pochylę, ale też nie za długo i zaraz wytłumaczę Wam dlaczego. Reprezentacja Polski ulega Argentynie 0-2. Historyczny obroniony rzut karny przez Wojciecha Szczęsnego, strzelany przez Leo Messiego. Wojciech Szczęsny jako trzeci bramkarz w historii broni 2 rzuty karne na jednych mistrzostwach świata, nie licząc serii rzutów karnych. Obok Jana Tomaszewskiego i Brada Friedela jest on trzeci. Wspominałem też o tym rekordzie w moim materiale o 50 ciekawostkach. No i dzięki temu, że w ostatnich minutach, a dokładnie w 95 minucie doliczonego czasu, bramkę strzela Arabia Saudyjska, choć przegrywa 1-2 z Meksykiem, to jednak to Polska jest górą ze względu właśnie na tą jedną, jedyną bramkę, ale też nie ma co ukrywać, byliśmy lepsi, jeśli chodzi o żółte kartki, które w tym momencie miałyby kluczowe znaczenie, gdyby Arabia tego gola nie strzeliła. Jesteśmy w następnej rundzie, po 36 latach wracamy do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Nie cieszy gra, ale cieszy wynik, cieszy awans. Natomiast jeśli chodzi o pochylenie się bardziej nad meczami polskiej reprezentacji, bo wiem, że te odcinki na moim kanale były często oglądane w dużych ilościach. Jeśli chodzi o analizę gry naszej reprezentacji, nie martwcie się. Pojawi się to na tym kanale, ale szykuję dla Was coś specjalnego. Będzie to podsumowanie gry naszej reprezentacji na całych mistrzostwach świata. Jak tylko odpadniemy, czy będzie to w meczu z Francją jutro, czy będzie to w wielkim finale, oczywiście tego nie wiem, natomiast szykuję dla Was coś specjalnego i mogę jedynie dodać, że nie będę sam. W kolejnej grupie, czyli w grupie D, tam dosyć zaskakujący wynik. Australia awansuje z drugiego miejsca kosztem Duńczyków, których ja, jeżeli pamiętacie moje typowanie wyników Mistrzostw Świata, obstawiałem na pierwsze miejsce w tej grupie, tak więc
kompletną klapę zaliczyłem. Duńczycy są ostatni z zaledwie jednym punktem z pierwszego meczu z Tunezją, która też zaskakuje, pokonując Francję 1-0. Ze statystyk kompletnie nic tego nie zapowiadało, natomiast Wahbi Khazri znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w 58 minucie, daje zwycięstwo, pomimo że moim zdaniem Francja była w tym meczu lepsza, choć nie wystąpiła swoim podstawowym zestawieniem. Tak czy siak, awans Australii na pewno zaskakuje, ale chyba jeszcze bardziej zaskakuje wynik grupy E. Tam pierwsze miejsce zdobywa Japonia. Jeżeli dobrze pamiętacie moje obstawianie wyników, wiecie dobrze, że akurat z grupy E te dwie drużyny wytypowałem poprawnie, natomiast w odwrotnej kolejności. Myślałem, że Hiszpania zajmie pierwsze miejsce, a Japonia drugie. Tymczasem Japonia w ostatnim meczu pokonała Hiszpanię 2-1, dzięki czemu też awansowała, ponieważ w przypadku innego wyniku z awansu cieszyliby się Niemcy. Niemcy natomiast zawalili sobie kompletnie właśnie tym pierwszym meczem, w którym ulegli reprezentacji z kraju kwitnącej wiśni. No i pomimo zwycięstwa 4-2 nad Kostaryką, żegnają się z mistrzostwami świata. Drugi raz z rzędu nasi sąsiedzi odpadają w fazie grupowej. Tak nie stało się jeszcze nigdy w przypadku reprezentacji Niemiec. Jest to na pewno szokujące. Jest to jedna z drużyn, też o tym mówiłem troszeczkę wcześniej, parę materiałów temu, jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata, że moim zdaniem te mistrzostwa będą na tyle zaskakujące, że kilku faworytów mistrzostw pożegna się z nimi już na etapie fazy grupowej. Niemcy są jednym z nich, a drugim z faworytów, który odpadł, jest reprezentacja Belgii. Tutaj zaskakuje mnie to jeszcze bardziej, ponieważ Belgię nawet typowałem do tego, że może dojść do wielkiego finału, a tymczasem już na etapie fazy grupowej żegna się z turniejem. Najbardziej mi szkoda Kanadyjczyków, którzy bardzo mi się podobali swoim zaangażowaniem, natomiast te wyniki i gra, no i też strzelanie bramek, to tutaj dużo można mieć do życzenia. Mam nadzieję, że za 4 lata Kanada będzie wyglądała dużo lepiej, będą grali na mistrzostwach u siebie, więc na pewno będzie to też wyglądało troszeczkę inaczej. Belgia natomiast na pewno nie będzie już taka sama. Były nawet słuchy, że sporo zawodników z reprezentacji Belgii jest skłóconych w trakcie tych mistrzostw. Może był to też powód, dlaczego nie wyszło. Zaraz po mistrzostwach pożegnał się też Roberto Martinez, selekcjoner, który podobno też już to planował wcześniej. Możliwe, że nie wiedzieliśmy o jakichś detalach z wnętrza tej reprezentacji, dlatego ja też nie przypuszczałem, że Belgom na tych mistrzostwach może pójść aż tak źle. Ale moje gratulacje i wielkie szapoba dla drużyny, która tą grupę wygrała. Po zwycięstwie 2-1 w ostatnim meczu nad Kanadą, pierwsze miejsce zajęło Maroko. Fenomenalny turniej, na pewno Achrafa Hakimiego. Bardzo dobrze sobie radzi, świetnie wygląda Hakim Ziyech. Ale jest to drużyna, która widać, że gra jako całość. No i przede wszystkim ten fantastyczny mecz w drugiej kolejce, wygrany 2-0 z Belgią, kiedy to nie przeważali posiadaniem piłki, ale mieli zdecydowanie ciekawsze i groźniejsze akcje na bramkę swoich rywali. Zasłużone zwycięstwo w grupie, ale rywal Hiszpania będzie na etapie 1/8 bardzo ciężkim przeciwnikiem. Może też był to powód, dla którego Hiszpanii nie zależało na zwycięstwie w tym ostatnim meczu, ponieważ wiedzieli, że zwycięzca grupy zmierzy się z Chorwacją, a drugie miejsce z Marokiem. Może to też był taki troszeczkę zabieg przez Hiszpanów przemyślany. Jeśli chodzi o grupę G, tutaj zaskakuje na pewno porażka w ostatniej kolejce Brazylii z Kamerunem. Mimo że Brazylia nie wyszła na ten mecz podstawowym składem, spora część zawodników odpoczywała, no to jednak zwycięstwo po golu w ostatnich minutach meczu w doliczonym czasie gry szokuje, patrząc też na to, że Brazylia miała 65% posiadania piłki, miała 20 sytuacji podbramkowych, 6 strzałów na bramkę, 11 strzałów niecelnych, 3 strzały zablokowane, 14 rzutów wolnych, 11 rożnych. Nieprawdopodobne, jeśli chodzi o Brazylię, natomiast znakomicie, nie ma co ukrywać, radził sobie bramkarz reprezentacji Kamerunu, czyli Davis Epasi. W drugim natomiast meczu jestem zawiedziony
postawą Serbów. Myślałem, że Serbia może wreszcie będzie czarnym koniem tych rozgrywek. Rozczarowali mnie głównie w defensywie. Jeżeli o atak byłem spokojny, i to się sprawdziło, w 3 meczach fazy grupowej strzelili 5 bramek. Spośród wszystkich drużyn Mistrzostw Świata tylko 6 innych miało więcej strzelonych goli na etapie fazy grupowej, a Serbia w swojej grupie mimo wszystko zdobyła tylko 1 punkt i zajęła ostatnie miejsce. Nieprawdopodobne bramki Mitrovicia, Vlahović strzelał, ale jednak ta obrona reprezentacji Serbii wyglądała na tyle słabo, że niestety nie udało im się utrzymywać tych bramek, które strzelali, no i tracili ich jeszcze więcej. Mecz ze Szwajcarami nie był na pewno meczem przyjaźni. Też ze znakomitej strony, jeżeli chodzi o skuteczność, pokazali się Szwajcarzy. Bramki Embolo, Freulera, Shaqiriego, który jest obok Messiego i Ronaldo jedynym zawodnikiem, który strzelał bramki na Mistrzostwach Świata 2022, 2018 i 2014. Jeden z 3 zawodników, który strzelał gole na 3 ostatnich mundialach. Jeśli chodzi o ostatnią grupę, tutaj może niektórych szokować porażka Portugalii z Koreą Południową 2-1, ale też trzeba patrzeć na to, że Portugalia podstawowym składem w tym meczu także nie grała. Choć 65 minut rozegrał Cristiano Ronaldo i nawet zaliczył asystę, no ale jak wszyscy dobrze wiemy, była to asysta w 27 minucie do Koreańczyka, który strzelił wtedy wyrównującą bramkę. Bramka w ostatnich minutach Hwanga Hee-chana po fantastycznej asyście Heung-min-sona. Tutaj tą asystę ja muszę przypomnieć, bo to jest nieprawdopodobna inteligencja tego zawodnika, który po drugim meczu fazy grupowej przegranym 3-2 z Ganą płakał na boisku, myślał, że Korea nie ma szans, a tymczasem w 91 minucie meczu z Portugalią on podaje piłkę koledze z zespołu między nogami rywala, wystawiając go na pustą pozycję, na puste pole, i tam Hwang Hee-chan ma za zadanie po prostu skierować piłkę obok interweniującego koszty do siatki i nie ma z tym żadnego problemu. To jest niesamowita inteligencja Heung-min-sona. No i płakał tak naprawdę 2 mecze z rzędu. Najpierw dlatego, że myślał, że jego marzenia o awansie są już niemożliwe do zrealizowania, a po meczu z Portugalią płakał z radości, że Korei udało się zająć 2. miejsce w grupie. Ich rywalem będzie Brazylia, więc prawdopodobnie ta przygoda z Mistrzostwami Świata nie potrwa już dużo dłużej, natomiast na pewno zasługuje na wyróżnienie. Jeśli chodzi o ostatni mecz fazy grupowej, Gana kontra Urugwaj, miała szansę Gana dobrze rozpocząć ten mecz w 21 minucie, jednak nie trafiła rzutu karnego. Ganie tak naprawdę do awansu brakowało punktu początkowo. Później, jak już Korea wygrała z Portugalią, no to wiadomo, że musieliby ten mecz z Urugwajem wygrać. Natomiast troszeczkę mnie szokuje to, że Gana po straceniu 2 bramek z Urugwajem jeszcze w pierwszej połowie tak naprawdę poddała się. I po 2 golach Joriana de Arrascaety wyglądali momentami, jakby już nie chciało im się atakować, nie chciało im się starać. Tych sytuacji podbramkowych mieli dużo, dużo mniej strzałów. No i ten wynik nie zaskakuje. Z turniejem w bardzo brzydki, moim zdaniem, sposób żegna się Urugwaj. Bardzo mi się nie podobało zachowanie poza boiskiem zawodników takiej klasy jak Edinson Cavani czy Jose Maria Jimenez. Mogli być sfrustrowani postawą sędziego, ale nie mają prawa tak się zachowywać, uderzać członków FIFA czy różnych sprzętów dostępnych w meczu. Moim zdaniem należy się w tym momencie surowa kara zarówno zawodnikom, jak i tej reprezentacji. Jest to przykre, wiadomo, bo były to mistrzostwa, w których część z nich rozegrała swoje ostatnie mecze i na następne za 4 lata na pewno już nie pojadą. Natomiast oni mieli za zadanie wygrać ten turniej piłkarsko i jak najdalej dojść, a tymczasem nie oddając żadnego celnego strzału w meczu z Koreą Południową, później przegrywając 2-0 z Portugalią, której zupełnie dają się zdominować, no i ostatecznie wygrywając z Ganą, ale tak naprawdę na pocieszenie, nie można mieć pretensji do ludzi, że tego turnieju nie wygrali, że nie wyszli z grupy,
Oni mogą mieć pretensje w tym momencie tylko i wyłącznie do siebie. Kończąc ten dzisiejszy odcinek, chcę znowu przedstawić wam moją jedenastkę trzeciej kolejki spotkań. Dzisiaj ta jedenastka to nie jest typowa jedenastka. To jest jedenastka, ale tak naprawdę dwunastka, bo jak widzicie na grafice, nie byłem w stanie zrezygnować z jednego bramkarza, więc postawiłem na dwóch, ponieważ dwóch w tej kolejce naprawdę grało fantastycznie. Musiałem tutaj pomimo dwubramkowej porażki Polaków wyróżnić Wojciecha Szczęsnego drugi raz z rzędu, który drugi mecz z rzędu obronił rzut karny strzelany przez Leo Messiego i naprawdę ratował polską reprezentację. Gdyby nie Szczęsny, myślę, że ten wynik byłby na korzyść Argentyńczyków dużo wyższy, no i Polska nie siedziałaby dalej w hotelu, a już w tym momencie albo byłaby w Polsce, albo byłaby w drodze powrotnej. Drugi zawodnik, którego chciałem wyróżnić na bramce, to właśnie golkiper Kamerunu Davis Epasi, który fantastycznie zatrzymywał Brazylijczyków. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy występ jednego pojedynczego zawodnika, jeśli chodzi o tą trzecią kolejkę spotkań. No i jeśli chodzi o linię obrony, tutaj wystawiłem trójkę Ashraf Hakimi, który na tych mistrzostwach naprawdę znakomicie rozgrywa zawody i bardzo mi się podoba. Też asysta przy jednej z bramek dla Maroka w meczu z Kanadą. Bramka Khalidu Koulibaly'ego natomiast, która dała awans Senegalowi. No i tutaj bezsprzecznie kapitan tej drużyny musiał znaleźć się w zespole. A także znakomity moim zdaniem w meczu Australii z Danią Kai Rowles, środkowy obrońca Australijczyków, który bardzo skutecznie powstrzymywał duńskie ataki i między innymi dzięki niemu Australia awansowała do następnej rundy. Trójka w pomocy Eduardo Camavinga, pomimo że Francja przegrała z Tunezją w meczu, który powinna wygrać, ale jednak Francja grała drugim składem, miała dużo lepsze statystyki, no i Camavinga przede wszystkim z tych zawodników na pewno najbardziej się wyróżniał na plus. Myślę, że gdyby w tym meczu Francja miała przynajmniej 10 Camavingów plus bramkarza, wtedy wynik byłby zupełnie inny. Drugi zawodnik, którego musiałem wyróżnić, to Georgian de Arrascaeta z Urugwaju. Oczywiście Urugwaj odpada z mistrzostw, ale Arrascaeta strzela dwie bramki. Jest to zawodnik, którego ja typowałem do wyjściowego składu przed mistrzostwami świata. I szczerze, bardzo mnie dziwi, że ten zawodnik tak późno zaczął tyle grać, bo dla mnie tego właśnie zawodnika Urugwajowi w dwóch pierwszych meczach brakowało od pierwszej minuty, żeby mogli bardziej zagrozić bramkom przeciwników. Na pocieszenie do jedenastki trzeciej kolejki trafia też Kai Havertz z reprezentacji Niemiec. Niemcy, podobnie jak Urugwaj, z tego turnieju odpadają, natomiast Havertz bardzo dobry mecz, gol, asysta. Do tej pory nie potrafię sprzed moich oczu wymazać sobie tego obrazu Kaja Havertza i jego powagi po tym, jak odbierał nagrodę dla piłkarza spotkania właśnie w meczu Kostaryka-Niemcy. Zupełnie mnie to nie dziwi, jego kraj pożegnał się z mistrzostwami świata, ale tutaj też zawinił pierwszy mecz i nieudane spotkanie, porażka z reprezentacją Japonii. Z przodu czwórka, troszeczkę tak naprawdę musiałem tutaj pokombinować, bo czterech najlepszych albo jednych z najlepszych zawodników w tej kolejce to byli lewoskrzydłowi, więc po prostu rozsiałem ich po tych pozycjach z przodu. Tak więc Marcus Rashford, zastrzelenie dwóch bramek w meczu reprezentacji Anglii. Pierwszy mecz na tych mistrzostwach, który Rashford zaczął od pierwszej minuty, a wcześniej wchodząc z ławki też udało mu się bramkę strzelić i to już minutę po wejściu na boisko w pierwszym meczu z Iranem. Rashford jak najbardziej zasługuje na to, by być w tej jedenastce kolejki. No i moim zdaniem zasługuje przede wszystkim na to, by wychodzić od pierwszej minuty w kolejnych spotkaniach reprezentacji Anglii, bo naprawdę jest to jeden z wyróżniających się w tej drużynie zawodników. Także Christian Pulisic ze Stanów Zjednoczonych dał zwycięstwo reprezentacji USA, dał im przede wszystkim upragniony awans do 1/8 finału na tych mistrzostwach. No i Heung Min Son, o którym już wspomniałem wcześniej, gdyby nie jego asysta, gdyby nie jego inteligencja, Korei także w następnej fazie rozgrywek byśmy nie widzieli. Oczywiście zapomniałem jeszcze wspomnieć Cody Gakpo, czwarty z tych zawodników. Może nie był aż tak wybitny w meczu z Katarem, ale jednak kiedy jest wśród piłkarzy na Mistrzostwach Świata zawodnik, który strzela bramkę w każdym meczu fazy grupowej, bo strzelił zarówno z Senegalem, Ekwadorem i teraz z Katarem. Tak więc widzimy, że część z tych zawodników dostaje się u mnie do jedenastki kolejki, to troszkę na pocieszenie po tym, jak odpadają z Mistrzostw Świata,
Część z nich sprawiło, że ich drużyny awansowały do tej 1/8. 1/8 już dzisiaj nam się rozpoczęła. O niej jednak materiał pojawi się, jak już rozegrane zostaną wszystkie mecze. Tak jak wspomniałem, czekajcie na kolejne materiały. Szykuję dla Was sporo fajnych rzeczy. Nadal jeszcze zastanawiam się nad tym, co będzie się pojawiało po Mistrzostwach Świata. Jeśli cokolwiek, kiedykolwiek chcielibyście na tym kanale zobaczyć, dawajcie znać w komentarzach, piszcie śmiało. A jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a tymczasem trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.